Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wstawić spis treści do Waszego dokumentu. Program Word daje nam możliwość szybkiego tworzenia spisu treści w naszym dokumencie w sposób całkowicie zautomatyzowany. Nieważne jest, czy nasz dokument ma 10 stron czy 200, spis treści wstawiamy i aktualizujemy zaledwie kilkoma kliknięciami. Jest tylko jeden warunek. Musimy na bieżąco budować odpowiednią strukturę dokumentu z wykorzystaniem stylów. Jeżeli nie wiesz, jak wykorzystywać style w dokumencie, zapraszam na jeden z moich poprzednich odcinków. Tam dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz do zbudowania odpowiedniej struktury dokumentu. Przygotowałem wcześniej kilkustronnicowy dokument, w którym wykorzystałem domyślnie zdefiniowane w aplikacji style. Do nazw rozdziałów wykorzystałem styl nagłówek 1, natomiast do nazw podrozdziałów wykorzystałem nagłówek 2. Aby wstawić spis treści, wybieramy w dokumencie miejsce kursorem, w którym ten spis ma być wstawiony. Następnie wybieramy zakładkę odwołania i spis treści. Tutaj mamy dwa takie zdefiniowane, bardzo proste i szybkie do wstawienia spisy treści. Natomiast możemy jeszcze wstawić bardziej spersonalizowany spis treści. I tutaj możemy decydować o tym, czy pokazywać numery stron na spisie treści, do której strony mają być wyrównane. Możemy sobie wybrać znaki wiodące tabulacji. Mamy tutaj dostępne kropki, myślniki i linie ciągłe. Ja zostawię na razie kropki. Możemy również zdecydować, które style mają odzwierciedlać który poziom zagnieżdżenia w spisie treści. W tym momencie mamy ustawione, że nagłówek, że wszystkie fragmenty tekstu opatrzone stylem nagłówek 1 będą reprezentowane jako pierwszy poziom spisu treści, analogicznie nagłówek 2 i nagłówek 3. Możemy również modyfikować wygląd poszczególnych poziomów spisu treści. Wchodząc na przykład tutaj w pierwszy poziom spisu treści, klikamy modyfikuj i tutaj możemy stylizować w dowolny sposób, formatować ten tekst. Ja zostawię wygląd domyślny i klikam OK. Jak widać, spis treści został dodany. Ogromną zaletą spisu treści jest to, że nie musimy go ręcznie modyfikować. Wystarczy skorzystać z narzędzia Aktualizuj spis treści, żeby ustawić aktualne numery stron i dodać nowe rozdziały i podrozdziały do naszego spisu. Dodajmy teraz nowy podrozdział na stronie drugiej. Nadajmy mu styl nagłówek 2. Dobra. Teraz, żeby zaktualizować spis treści, klikamy na spis treści i wybieramy opcję Aktualizuj spis. I tutaj decydujemy o tym, czy aktualizujemy tylko i wyłącznie numery stron, czy aktualizujemy cały spis. Ja wybieram aktualizację całego spisu. Jak widać, nowy podrozdział został dodany. Spis treści poza samym spisem daje nam możliwość również nawigowania po stronie. Wystarczy, że wejdziemy na którykolwiek z wierszy, klikniemy Ctrl i klikniemy lewym przyciskiem myszy, wtedy automatycznie zostaniemy przeniesieni do tego miejsca w dokumencie. Jeżeli chcemy ręcznie stworzyć spis treści i sami nim zarządzać, bez korzystania z tych automatycznych aktualizacji spisu, to mamy do dyspozycji narzędzie ręczny spis treści. Nie polecam tego narzędzia, ponieważ trzeba wtedy samodzielnie pilnować zmian numerów stron oraz ręcznie dodawać nowe rozdziały i podrozdziały do spisu treści. Bardzo łatwo wtedy się pomylić, szczególnie przy zarządzaniu bardzo dużymi dokumentami, które bardzo często modyfikujemy. Ale ja pokażę Wam, jak taki spis treści wstawić. Najpierw usuńmy ten spis, który dodaliśmy wcześniej. Aby usunąć spis treści, rozwijamy tutaj menu spis treści i klikamy usuń spis treści. Aby wstawić ręczny spis treści, rozwijamy to samo menu i wybieramy spis ręczny. I tutaj ręcznie wpisujemy nazwy rozdziałów, podrozdziałów w naszym spisie. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.